To mój bracie, już jedziemy, ale chcemy ci dać co popisane. No, my jesteśmy świadkami Chrystusa Króla, Boga prawdziwego. Chrystus jest Bogiem prawdziwym. Chrystus ma swoich uczniów i on jest królem, prawowitym. Jedyny sprawiedliwy Chrystus, objawienie 15:4. A świadkowie, no co, wyprane mózgi ze stołu Jehowy się najedli. Na świecie są sale królestwa i byłem tam 6 lat, nie powiem, nie piją, nie palą. Są pracowici, zadbani, uczesani, wymyci, wykąpani. Ładne siostry, ładnie ubrane, wyczesane, wymalowane, paznokcie wszędzie. No ale świat, anioł światłości właśnie też, Ewę jak tam kusił, to mówił, że nie umrze, ale też jej słodził. Oni słodzą, ale jak prawdy Chrystusowej nie przyjmą, świadkowie Jehowy, jak nie przyjmą prawdy Chrystusa, jednego nauczyciela, Mateusz 23, od 8 do 11, to psalm, zobaczcie, przypowieści Salomona, mądrości, oczy też? No. Pierwszy Salomona, rozdział od 20. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzieć będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, owieścić wam moje słowa. Ponieważ wołam, a nie chcieliście słuchać, wyciągam ręce, a nikt nie zważał. Ponieważ nie poszliście za moją radą. Błogosławimy, braciszku. My po to jesteśmy, żeby błogosławić. Bo raj będzie na ziemi, ale dla wybranych. Immanuel. Świadkowie teraz, Ameryka was oszukała. Chrystus chce was przyjąć jako wybranych, jak apostoła Pawła, który się nawrócił, Szaweł. Dzieje apostolskie 9:5-20. Do wszystkich 8 milionów świadków Jehowy. Przyjmijcie Chrystusa, jak apostoł Paweł go przyjął i bądźcie jego wybrańcami. Byliście sługami Watykanu jako niewolnicy, jako powołani, ale Mateusz 22:14, wielu powołanych ma wybranych. Jest wybranie. Od 1998 roku Chrystus wybiera. Wybrani są nieśmiertelni w Jego prawdzie, w miłości, w Chrystusowym oczywiście. Jana 4, rozdział 4-24. Jako prawdziwi czciciele, prowadzeni duchem prawdy. Jana 14, od 17-20. I nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie, wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni króla. Posłuszeństwa króla Chrystusa Immanuela. Jana, Ewangelia Jana, 1 rozdział 47-49. Prawdziwy Izraelita, czyli obrzezane serce, Hebrajczyk 8:10. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami. Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niesfasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściami. Czyli kłamstwo, strach, pieniądze, rządza władzy, to jest złe. My mamy mieć spokój Chrystusa, Jana 14:27. Chrystus daje nam spokój, nie jak świat daje. Świadkowie są światu sami w świecie i oni po prostu zagubili się, zrobili się jako fałszywy prorok, znaczy zrobili. Takie pismo się wypełnia. Mateusz 7:15, jako owce wewnątrz wilkami są i zrobili po katolicku, bo prawdziwi czciciele Jana 4:23-24 czczą Boga w duchu i w prawdzie, a oni wybudowali troszkę niższe te swoje kościoły, budynki, sale królestwa. No ładnie tam mają, wiadomo.
ale nie chcą przyjąć prawdy. Jakby Chrystus przyszedł z nieba i chciał tam przemawiać, no to by mu chcieli wyprać mózg strażnicami, szkołą teokratyczną i tymi faryzyjskimi przywódcami, starszymi nadzorcami obwodowymi, ciało kierownicze. To jest cały ten Sanhedrin. A nad każdym mężczyzną jest Chrystus. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3. Czy nade mną jest Chrystus, później ja jestem, jest żona i dzieci. I to jest porządek Chrystusa. 1 Koryntian 15 rozdział 22-23 i Chrystus jest Bogiem początku, przychodzi w duchu prawdy Jego i wybiera. Wybrał mnie jako jednego z 12 aniołów, objawienie 21-12, bo w pierwszym przyjściu Chrystus miał objawienie 21-14 apostołów, a teraz ma 12 aniołów i Mateusz 24-31. Ja mam zadanie przekazać ducha prawdy i kto uwierzy w Chrystusa Króla Immanuela w duchu prawdy, będzie aniołem, będzie synem Bożym, córką. 2 Koryntian 6 rozdział od 1-18. Nieczystego się nie dotykajcie, czyli kłamliwych nauk. No współczujemy świadkom Jehowy, bo w pierwszym wieku faryzeusze, Mateusz 5 rozdział od 17-20, jeśli ich świadków Jehowy nie będzie uczoność, nie będzie wielka, większa sprawiedliwość jak uczonych w piśmie faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa, bo mamy szukać sprawiedliwości. Mateusz 6:33. Świadkowie to wszystko wiedzą, ale się pogubili, bo zrobili sobie wizję, nie mają wiary. Hebrajczyków 11 rozdział od 1-40. Nawet z wiary Efezjan 1:4-5 zrobili religię, jedyną prawdziwą. Najbardziej sfałszowaną, udawana pokora. Ciężko było ich rozgryźć, ale Kolosan mi pomógł. W Kolosan jest napisane, że udawana pokora. Błogosławimy Cię, bracie! Będzie raj na ziemi, bądź wybrany, bo Chrystus Król Immanuel przychodzi. Pszenicę od plew oddzielić. No a ja mam Chrystusowe, Immanuel. Jesteśmy świadkami Chrystusa, Dzieje Apostolskie 1:8. Będzie jedna owczarnia, jeden pas. No, bo Jehowa z Ameryki oszukał. Ale Chrystus, Chrystus nie oszukał. No już być za późno, jakby dzisiaj się nawrócił, to za późno. Hebrajczyków 4 rozdział 4-13. No, także zamykają bramy, a ja jestem z 12 bram. Trzyma. 7 już jest, włącza się.